Czasami programy mogą naprawdę cię wciągnąć. Nareszcie koniec. Każdy fan jest inny. Są fani piłki nożnej, szaleni fani, fani celebrytów, przestępstw, kawy, psów, fani rapu, a nawet kamienni fani. Czym ty się pasjonujesz? Nowy film od WooHoo opowiada o różnych typach fanów. W gabinecie psychologa jest dzisiaj bardzo szczęśliwy pacjent. Cały czas się śmieje i nie może się doczekać, aby opowiedzieć swój słynny żart o pukaniu. Co za komik! Czasami komiks posuwa się trochę za daleko. Ten fan Jokera prawie spalił swój dom. A jego sąsiad, fan Kapitana Ameryki, nienawidzi, gdy narusza się jego przestrzeń osobistą. O rany, chyba niedługo zobaczymy nowy film. Kapitan Ameryka kontra Joker, wojna światów. Problemy naszej następnej klientki są bardzo oczywiste. Jest zagorzałą fanką tego, kto jest teraz modny. A trendy mogą się szybko zmieniać. Pokój tej fanki muzyki pop jest pokryty zdjęciami Ariany Grande. Georgette, zobacz ten nowy film! Uwielbiam Arianę! Kocham, kocham, kocham! Masz wszystkie moje lajki, ukochana! Wszystkie są dla ciebie! Hi, hi. Ale jej przyjaciółka przynosi złe wieści. Ariana nie jest już modna. Teraz popularna jest inna gwiazda. Do widzenia, stara przyjaciółko. Od tego dnia jestem fanką Billie Eilish. Bycie miłośnikiem piłki nożnej jest trudne. Wymaga tyle energii. Musisz skakać, krzyczeć i dać z siebie wszystko. Ci przyjaciele kibicują innym drużynom, ale oboje kochają to samo. Piłkę nożną. Ale dziewczyny nie zawsze to rozumieją. Zasłaniasz najważniejsze momenty. Ruszaj się! Fan piłki nożnej nie może zapomnieć o zasadach fair play nawet w gabinecie psychologa. Ała, moje kolano! Przepraszam, ale widzę, że udajesz. Żółta kartka. Zgadnij, kto to jest? Psiarz oczywiście. Jego pies jest najlepszym psem na świecie. O, patrz! Mają pasujące koszulki. To słodkie. Kto jest najlepszym synkiem taty? Kto jest najsłodszym małym psiakiem? Mój puszysty aniołek. Uważaj, na klamce są zarazki. Podwójna dawka płynu antybakteryjnego. Możesz otworzyć drzwi i iść dalej. Witam. Trochę dezynfekcji i możemy się przywitać. Miło cię widzieć. Kiedy ostatni raz to czyściłaś? Tak myślałem. Nie martw się, mam swój sprzęt. Teraz lepiej. Zaczynajmy. Moment, niech zgadnę. Jesteś fanem zabijania bakterii? Nasz następny klient pochodzi z epoki kamienia łupanego. Uwielbia skały. Usiądź, kamyku. Bez gryzienia. Przepraszam, nie lubi terapeutów. Dzień dobry, skało. Jak się spało? Wystarczająco odpocząłeś, mój słodki mały kamyku? Szafa tego kamiennego fana jest pełna skał. Niektóre z tych kamieni istnieją od okresu mezozoicznego. Są bardzo rzadkie. Kamyku, przygotuj się. Idziemy na spacer. Co dziś na lunch? Skało, usiądź. Zrobimy kamienną lasagne. Użyjemy najtwardszej odmiany. Dodam sól do smaku. I podgrzeję. Pyszne! Ten młody człowiek ma poważny problem. Czy to telefon Samsung? O nie! Mam zawał! Ha, rozumiem. Zapiszę nazwę twojego stanu. Ciężki stan fana Apple. W kuchni nadaje każdemu jabłku prawidłowy kształt. I zamienił swój pokój w muzeum Apple. Moje słodkie jabłuszka! Cóż za wspaniałe zbiory! O, ktoś dzwoni?
Który telefon? 6? 7? 8? Uuu, znalazłem! Dzięki, Steve! Tak, to on, miłośnik kawy. Łatwo stwierdzić, że to on, bo zawsze pachnie kawą zamiast wodą kolońską. Przepraszam, zrób mi kawę. 100% arabika, bez dodatków, ziarna najwyższej jakości, zbierane ręcznie na Kostaryce. Iu, co zrobiłeś? To zły rodzaj ziaren. Wmieszało się tu kilka z Argentyny. Nie wiesz, jak obchodzić się z kawą? Wszyscy bariści się za ciebie wstydzą. Mój sąsiad jest jeszcze gorszy. Wsypujesz cukier do kawy? Co? A co to jest? Kawa rozpuszczalna? No! Nie, nie pozwolę ci zepsuć twoich kubków smakowych. Proszę, weź to. Warte więcej niż pieniądze. Następnie w gabinecie psychologa jest panna Charlotte Holmes. To oczywiste, że uwielbia seriale kryminalne i morderstwa. Synu, odrób pracę domową, a mama zrobi ci obiad. Ale dziecko nie jest zainteresowane nauką. Niestety, nie ukryjesz niczego przed swoją mamą. Czas na interwencję Charlotte Holmes. W pokoju panuje przyjemna atmosfera. Komputer jest gorący, a zeszyt nie pachnie pracą domową. Nie możesz oszukać matki detektywa. Poczekaj, czuję, że coś się pali. Dedukcja wskazuje na to, że obiad, który gotowałam, spłonął. Ups! Prawdziwy fan rapu zrobi wszystko, aby stać się sławny. Zęby z folii aluminiowej i zabawkowy pistolet małego dziecka. Witajcie, chłopaki! Jestem najfajniejszym raperem na dzielni. Plus tatuaże pisakami. Teraz jest na topie. Ale tata nic nie wie o muzyce współczesnej. Posprzątaj swój pokój i zetrzyj ten brud z twarzy. O nie, pająk! Z kim zadzierasz, brachu? Do czyjego pokoju wchodzisz? Zabierz stąd swoje brudne nogi. Ostatnim krokiem jest wysłanie niedoszłego rapera do psychologa. Może to pomoże? To konferencja prasowa z udziałem legendarnej gwiazdy KSW. Mistrz świata udziela wywiadu. To szansa, aby się do niego zbliżyć. O tak! To mój moment, aby zabłysnąć. Wreszcie selfie z moim idolem. Czekałem na to przez 3 sezony. O nie! Moje jedyne selfie z nim sprawiło, że wyglądam, jakbym został potrącony przez Passata. Przegrałem tę rundę. A kto to jest? O, już rozumiem. Kolejny młody fan Trum Trum. Zapamiętał wszystkie filmy. I jest skrycie zakochany w rudowłosej. Kiedy dorosnę, zostanie moją żoną. Wiesz co, kolego? To normalne. Każdy kiedyś się zakochuje. Poznaj Cristiano Rolexo. To słynna gwiazda rocka. A to jest jego fanka numer 1. O mój Boże! Mój idol przyjeżdża do mojego miasta! Panie Rolexo, mogę prosić o autograf? Kocham całą pana twórczość! O wow! To naprawdę jego pismo! Hej, popatrz tam! Mój ulubiony muzyk pije kawę! Czy mogę wziąć kosmyk jego włosów na pamiątkę? Panie Rolexo, chcę tylko popatrzeć, jak jesz. Nie bój się, nie gryzę.
Oho, wystraszył się. Przynajmniej nim pachnie. I użył tej serwetki, by wytrzeć nią swoje słynne usta. Moja kolekcja jest kompletna. Na moim ołtarzu Cristiano Rolexa jest autograf, odcisk warg i kosmyk włosów. Moje skarby! Pomocy! Szalona fanka podąża za mną! O Boże! To znowu ona! Podobały Ci się nasze historie o tym, jak to jest być fanem? Daj znać w komentarzu, jeśli któryś z Twoich znajomych jest fanem czegokolwiek. I pamiętaj, subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i kliknij dzwonek. Nie przegap nowych filmów od WooHoo!